Hej, witam was serdecznie, to jest Batajnon i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Days Gone. Dobrze, popatrzyłam sobie mniej więcej, gdzie są te gniazda resztę. Czekaj sekundę, otworzę. Zrozumiałam, czekaj synku. Mniej więcej wiem, gdzie są te gniazda już. Gdzieś tu jest jedno gniazdo i gdzieś tu jest jedno gniazdo, albo gdzieś tu. Znaczę sobie tu. Nick, jesteś tam? Co tam, buzer? Dlaczego do cholery nie leżysz w łóżku? Nie mogłem zasnąć. Słuchaj. Co tam? Pamiętasz, co mówiłem wtedy w tunelu? Nie pamiętam. Nie jedź tam, Nick. Gdzie? Możesz od tego oszaleć. Gdzie mam nie jechać? Stary, dobra, słuchaj. Jeżdżę tam, poszłam tam świrusy. Czy zabiję je tutaj, czy zabiję je tam, nie ma znaczenia. To zaraz odrzędzie. No po co ci te tulipany? Tulipany? Dziś rano. Takie same, jak miała na ślubie. No co, nie mogę mieć pamiątki. Słuchaj, buzę. Muszę spać. Nie świruj tyle. Boże drogi. Weź się kurwa do oczu. Dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że dobrze popatrzyłam na tą mapę i kurczę w tamtych ich typowo miejscach. O Boże. O plan, zamknij się, cholera jasna. O Boże. Jest mieć najlepsze produkty z całego świata. Dostawaliśmy najgorszy szajs wytwarzany przez tanią zagraniczną siłę roboczą. A teraz tęsknisz za tym. No nie. No tak. Raczej tak. Nowy samochód, nowy telefon, nowe to i tamto. A wszystko to by nakarmić bestie komercjalizmu. Bestie. No nie. Zrobią ci, kurde, żyletki do tyłka. A te ręce, które budowały ten kraj, zniosą wszystko, co rzuci przeciwko nam nowy świat. Nawet zombiaki? Drogi są powikłane, ale jednocześnie są niezniszczalne. Tak samo jak my. Tu Mark Copeland z Radia Wolne Oręgu. Nie wierzcie kłamstwa. Ale spindzilisz, gościu. Jak dla mnie wyglądają na zniszczone, Cole. Ale hej, jak się chcesz. A poza tym nie ma niczego złego w odrobinie komercjalizmu. Kurde, przydałby mi się nowy motor. No przydałbym się. No i jedziemy w tą stronę, chłopie. O, żeż ty w życiu kopane, matko boska. Nie. Wow, ale was dużo. Wyskakuj szybciej. Ja się wypieprzyły na moim motorku. Ja w ogóle cokolwiek trafiam. Trafiam, ale... No i żeś się wypieprzył. Kurwa. Gdzie z tymi pazurami? Jak bym chciała tak główkę. Wow, zepsuło mi się... Pierdzielaj, kuźwa mać. Straszne wredne te zabijaki są. Umik mnie się zepsuł. Ja się prawie zabiłam. Znaczy nie zabiłam się. Bądźcie! Nie wstawajcie. Kurde mać. Wow, mam zero życia, ale dalej biegnę. Dobrze. Strasznie dużo ich tam było. Masakra. Czy mi się zepsuł ten? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Mój motocykl, przepraszam. Chcecie postawić na nóżki. Podjedziemy, tam jeszcze chyba jakiś zombiak został. A kuźwa, nawet nie jeden, tylko dwa. Super! Kajlek wyskoczy z tego gniazda. Masakra. Co ty na to? Dobrze, że mamy benzynkę. Przyda mi się. Sobie zatankować autko. Autko! Jesus Christ! Motorek! Autko.
Tak, mamy 35%. No, no. No to jazda. Tak, to jest drugi i trzeci jest tam drugą stronę. No, mamy to gniazdo. Tam jest kolejne gniazdo. No jest. Ach, spalmy je. Tak też można. Wow, ile świrusów wychodzi. No to z głowy się nie mieści mi. Jezu. No super. Nie mam amunicji. Dobra, wszystko tu mamy. Jeszcze mamy jedno. Nie, co? Dajże mi święty spokój, no. Nie ma, jo. Nie, bo jo. No, żykiem do, kurde, do skrobania ziemniaku muszę cię bić. Jeszcze wywróciłaś, brawo. Dobrze, tu i jeszcze gdzieś ponoć tu. W tą stronę spróbuję podjechać. Chyba, że to było... ta inna chałupka. Bo wydawało mi się, że już mieliśmy to zrobione. Ale zobaczymy. Zaraz będziemy wiedzieć. No nie, prosto. To będzie to, co było, to kurczę... No nie, no tam to już rozwaliliśmy. Tutaj była, no nie? Taka... no tu. Tak, nie? Wydawało mi się, że zrobiłam je ostatnio. No to ci się kuźwa się... A no tak, bo że czytało mi się od nowa, tak. Okej. Okay. Zrobiłam, ale... Wow, no to kuźwa, no to... No nie, no... No jak ja mam żyć z takimi zombiakami, jak one mi, kurde, lecą jak powalone? Wracajcie się, tak. Kurde, na co mi to skupienie było, jak i tak to skupienie nie działa, jak powinno. Gdybym tak zawsze w główkę trafiała, to by było zajebiście. Kurde. Masakra. Kuźba. Chciałabyś, kuźwa. Chodź. Nie bardzo mi to coś wychodzi. Szczerze. Jakiś następny leci. Nie? Amunicja bym się przydała. Aha, broń biała jakoś, byle co. O, mam, byle co, proszę. No już leci, już lecą jeden z drugim. Tak, następny idzie. Dobrze, ja mam... Rozwaliłam to, ale tak jak mówię, nie ten... Czytało mi się to w takim miejscu, jakie mi się czytało i...
No i teraz będę mieć zrobione. Tak, mamy. Dobrze. Zaraz mi się zepsuje ten kijek. Ja chcę ich spalić. A połącie, kuźwa. Nic wam to nie zrobiło. Zajebiście, kurde. Marnowałam sobie... Mołotowa tylko. Super. Super jesteś. Super. Zepsułaś sobie. Oczywiście, że tak. Tam coś nie było czasem. Jeszcze jakiś ząbek krzyczy mi. Nie ty! Gdzie jesteś? No to porek mogę wziąć chętnie. Ty gdzieś na dachu siedzisz. Mniejsza z tym. Ważne, że mamy zrobione tą część. Tych gniazd. Alleluja dosłownie. Dobrze, co ja chcę zrobić? Teren badań Nero. Aha, tu ta horda gdzieś krasuje. Bo to był ten punkt chyba. Co my tu w ogóle jeszcze mamy? Teren badań Nero. Czy to będą te całe obozy, te punkty Nero, czy to coś innego będzie? To jest ciekawe. Bardzo mnie to ciekawi, czy to będzie to, czy nie. Ja tam dojadę, ja mam nadzieję, że dojadę tam do tego, zobaczymy. Bo to tam górą trzeba przyjechać. Nie dołem, tam na dole nie ma nic. Trzeba patrzeć też, czy nie ma jakichś paliwków, benzyny. Trzeba poszukać parę aut, mi dobrze by było. Znaleźć jakąś amunicję chętnie. I resztę rzeczy, które są nam potrzebne. I potem te gniazda sobie zrobimy. Wiem, że uszkodzenia po lądowaniu. Dobrze, co mamy po drodze fajnego jeszcze? Oj, most się zawalił. To był ten obóz. Ciekawe, czy te obozy, oni się respią. Tak, respicie się! Możesz ty w życiu. Nabiłeś paską! No jeszcze ktoś się tam zakrada, widzę cię. Poczekaj, tylko się zabandażuję z lekka. No ja myślałam, że ja cię mam, no. No kurde, trafić nie mogę. Wow! Wow! Zajebiście. Nie mam już amunicji do cholery. Nie chcę ognia. Nie palę. Dobra. Co? No raczej nie bardzo ci to wyjdzie. Wydawało mi się, że ich zciachałam tu. Co jest grane? Nie mam zielonego pojęcia, co jest tu grane. Co ja tam miałam zrobić? Czemu mi to nie, ten obóz nie zniknął? Czy oni się respią w obozach?
Tak trochę to wygląda. Są ci wcześniejsi. Ciekawa sprawa. Ktoś tu jest. No ciekawe, ciekawe to jest. Zombiak idzie, kurde mać. Może nie wszystkich zaciukam i kurczę nie od... Ale czy to jest typowo obóz, że można go zająć? Gdzie to jest w ogóle? Tu to jest. I to tak nie bardzo. Bo tak to by nam było, mielibyśmy zaznaczone, że to jest obóz, który można oczyścić, tak jak na przykład, nie wiem, tu o właśnie te kryjówki. Tu obóz też jest. Tu nie ma takiego wskaźnika. Kurde, myślałam, że będą mieli paliwko, ale nie mają. Dobrze, ja chcę sprawdzić ten obóz. To ten pług ten, tych Nero. Bo boję się, że to jest horda gdzieś. Ciągle zapominam, że to tak blisko. Jezus. Nie wiem dlaczego. O, jest i paliwko. Chętnie. Właśnie tak. Tam co, jakiś generator jest? Co to jest? Nie, raczej to nie to. Roślinki, dobrze. No nie, jeszcze kawałek mamy tam do tą stronę. Mam nadzieję, że tam hordy nie będzie. A może i być. O, tędy sobie pojedziemy. Fajna ten, mgła taka jest. Jak widzicie. No tu byliśmy, oczyściliśmy te gniazda, tu były. No, musimy iść prosto jechać, ale czy ten most jest tam... Keep out. O, patrzcie, zombiaki sobie wiszą. Okej, okay, czyli takie coś też tu jest, te nadajniki. Kolejny iniektor Niro. Iniektor, no. Kondycja tym razem. Rany. No, chyba styknie. No, styknie, styknie. No okej, okay, czyli w takich tych punktach, tych o... O, w takich tereny badań Nero też znajdziemy te... Inhalatory nazwę to tak. To co, został nam jeszcze tu. Może sobie podjedziemy, jak już jesteśmy. Żeby pozbierać sobie punkciki dodatkowe. Zbierajmy sobie jeszcze bandażyki. Aha, to przy... Czy tu mogę? Nie, i tak nie mam tego. Dobrze. Zapiszę sobie. No jedziemy. Dobrze, dobrze. Takie jest. Oprócz tych punktów, tych z zombiakami, są takie o miejsca jak w jaskini, żeśmy znaleźli. To było ten punkt. Teren badań też. No i tak na skróty pojadę. Zobaczymy, co tam po drodze będzie. W tamtą stronę jeszcze nie jechaliśmy. Potem pojedziemy zrobić... Co my mamy?
Właśnie się opuszczono z uchodźców Nero. Aha, to w tamtym miejscu, co? Tu mamy jeszcze dwa TT. Wyfylęgowe i... ten obóz cały do oczyszczenia. Nie, tędy widzę, że nie przyjadę. Tam pewnie będzie ten zapytajnik, jakieś zadanie, jakaś pułapka albo obóz. Coś z tych dwóch rzeczy. A tu zaś mamy jakieś niebieskie coś. No dobrze, zobaczmy. Tam się coś znajduje. Jakieś pułapka nie będzie. No nie, to raczej nie jest to. Muszę się przyjrzeć dokładnie. Aha, co to za pułapka jakaś? Co to jest? Aż... no wiedziałam, że pułapka. Paniaki jedne. No i wsio. Czy jeszcze ktoś wyskoczy mi? Złom, przyda się. A, na maksa już mam złom, co? Toporek. To ma maksymalne jakieś kule. Co tu się dzieje? Były tu. Ktoś strzelał. Dobra, zróbmy sobie to jeszcze, jak już po drodze jesteśmy. Czy ktoś zeskoczył? Bo tak nie widzę. Tu gdzieś się urywają te ślady. A tu kolejna pułapka. Pani, co pani szukasz tu? To nie jest miejsce dla ciebie. Tu coś jest. Dobra, co my tu mamy? Znów ma drop. No, tam jest jakiś obóz. No, tu coś jest takiego. To tutaj. No. Kogo my w ogóle śledzimy? A propos. Przecież to wygląda, jakbyśmy wracali do tego pierwszego miejsca, gdzie byliśmy. Przecież tu był ten Leon cały. Chyba nie w tą stronę, żeśmy poszli. A to kurwa co? Jajco. Nie ma mnie tu odejść ode mnie. No raczej pokazywało nam to w tą stronę te ślady. Nie? Tak, raczej to było w tą stronę. Nie, jacyś ludzie, tylko ja. O, masz szczęście. W ogóle nie trafiam. No, przeszukaj. Okej. Kto tam jeszcze jest? Raz, dwa, trzy. Co to za... Ja też was mam. Czy to są nasi, czy nie? To są nie nasi. Bo nie wiem. Nie, do uwolnienia. Ktoś. Pomocy! Dobrze, już tu jestem, spokojnie.
chcesz tutaj umrzeć? Słuchaj, jest taki obóz. Nie, nie, gdzie? Gdzie? Do kogo byś tam, Zoś? Razy trzy, no. No dobra, niech do Copelanda idzie. Peaceful Lake, Mark Copeland, tam jest bezpiecznie. Zaufanie wzrośnie nam. Myślałem, że się tam przekręcę. Powiedz, że to był Dico. Będą wiedzieć. Nie zatrzymuj się i uważaj na siebie. Dobra, uratowaliśmy kogoś. Następnym razem wyślemy do Tucker znowu kogoś, jak spotkamy. No widzicie, czasem warto się zatrzymać, bo takie jakieś takie dodatkowe zadańka są. Dobra, teraz z powrotem do mojego motocykla naszego ukochanego. Toporek, mam już toporek. Dobrze, motocyklu, jedziemy dalej w naszą podróż. Nadzieję, że w dobrą stronę idę. Ale raczej tak. Raczej tak, zapiszemy sobie zaraz. W ogóle ja tej kurczy nie używam. Szybki zapis i jedziemy. No to już jakieś... Wystarczyło? Tak. No i auto ten policyjne chętnie. Bo szukamy, amunicja się przyda. A to już wiecie na pewno. O nie! To była nasza mamusia, jak mogłeś? Kurde wilczki! Jezus Maria! Nie ma. Kurde, cwaniaku. Super. Wilczku, dlaczego jesteś taki? Masakra. I zaś się trzeba uleczyć. Nie, nie, nie. Ja chcę bandaże. No. I wilczka. Dobrze, tu mamy jeszcze jednego i kurczę, tak jak mówiłam, autko trzeba obszukać, policyjne. Ammo się przyda. Chyba nawet to auto gdzieś my ścigali tego do Copelanda obozu. I żem zostawiła je. No, tak, tak. Dobrze, jedziemy. Jedziemy dalej do tego punktu badań, Nero. Chciałam, że następny jakiś wilk mi piszczy. Może bardziej od drugiej strony, chyba że to jest jakaś jaskinia kolejna. Albo jakiś wąwóz. Nie. Tą stroną nie bardzo. Więc może faktycznie coś tu... Ja tam w ogóle doskoczę, bo ja to nie widzę, żebym ja tam doskoczyła. Czy da się jakoś objechać ten teren? Był znak, nie ma znaku. Opuszczasz obszar. Gdzie ja w ogóle jestem? Tu, tak, tak. Którędy ja tam podjadę? Wejdę. Dobrze, spokojnie. No tędy to ja nie wskoczę. Tędy wskoczysz mi. Czy też nie bardzo będziesz chciał? Kadrze! Nie. To jak ja mam tam się dostać? To jest pytanie wielkie. No tędy raczej nigdzie nie skoczę.
drugiej stronie? Też nie. Co? Co ty chcesz ode mnie? Kim ty jesteś? Czemu do mnie szepczesz? Och, kurde, dzięki. Diabła, co tu się stało? O nie, ciekawe, czy zostawili coś ciekawego. Amunicja leży. To jest ciekawe. No i jak ja mam tam wejść? To mnie ciekawi. Ja tam przeskoczę w tamtą stronę, jak się rozpędzę na moim motorku z nitro. Jakbym włączyła, ewentualnie. Trzeba by spróbować, no innego wyjścia nie ma, jak próbować. Rozpędzimy się. Damy próby, kurde, kaskaderskie. Gdzie to było? Dobra, w tą stronę. Mam nadzieję, że mam jakieś nitro. Aha, hamulec, a nie kuźwa nitro. Na A było? Na czym było nitro? Na czym było nitro? Nie pamiętam. Na A? Nie, kurde mać. Na X-ie nie, bo na X-ie to się wyskakuje z auta. Z auta, no tak, z auta. Z motocykla. Na A? Chyba A. Kurde. Dobra, teraz powinno się udać, mam nadzieję. Ech, hamowałam. Super. Tak, jest. Jest, jest, mamy to. Super. Ciekawe, po co te technologie są. O, i nasz motocykl się napije, nie będzie mu się pić chciało. Proszę. O Jezu. Proszę, pijaj sobie. Paliwka smacznego. No, świetnie. Naprawy wymaga trochę tak, coś tam trzeba pokręcić. Złomek chętnie. No i mamy kolejny. Kolejny mikrorejestrator. Co to jest? Grafik na przyszły tydzień? Nie wiem, zawsze ma to co najlepsze. Zaznaczyli naszej ekipie odbiór dostawy statka Joty. Nie chcę skupienia. W nosie mam skupienie. Życie tym razem. Nie jest na naszej trasie. Miałem stary. Ja to działa. Tak jest papier. Cholera. No i spoko. Mamy na razie wszystko. Wszystkie te punkty mamy, Nero. I chyba wszystkie, nie wiem czy wszystkie obozy, dosłownie wszystkie obozy, ale chyba tak, chyba wszystko mamy zrobione. No więc teraz będziemy mogli się skupić na tej części mapy. Tak chciała coś, żebyśmy wrócili do obozu Hot Springs. To w ogóle jeszcze jest po drodze. Gdzie jest w ogóle to zadanie na... Właśnie to, tą... To odnaczam tą całą. Aha, to jest w tą stronę, co? A chyba to jest ten obóz cały, gdzie. Muszę zaliczyć Kurde, mylą mi się przyciski. Mówcę nagród. Wróć do obozu Hot Spring. No mamy te całe lęgowiska całe jeszcze zostały. Tu obóz. Gdzie jest ten obóz? Określone przystanki. Prowadzę wrażenie. Gdzie on jest? A tu już jest, no to bliżej bym miała... To prędzej. ...diwe czasowo badania. Muszę sprawdzać pułapki. Hej, im to powiedz. Nie ja ustalam harmonogram i nie ja wprowadzam zmiany. Tak, ale ja owszem. Dzięki za czynkę. Spoko, żaden problem. Dzięki. Dobrze, tak, wyjedziemy sobie z... Musisz się martwić o harmonogram dyżuru. Dobrze, wiecie co? Stanę sobie tu gdzieś. Ciekawe, gdzie mi się to kuźwa zapisze, ta gra. To jest ciekawostka. I kurczę. Dobrze, skończymy sobie to w następnym odcinku. Pojedziemy. Już co razy tą mapę widzicie. Oczyścić sobie tą część, tą strefę lęgową. Dobrze by było to sobie tak pomału wszystko robić. Tu uważam, że wszystko mam na razie zrobione.
Szybka podróż. Możemy sobie wybrać szybką podróż. Tu też. I kurczę, no i zobaczymy, te strefy, zadania i tak, kurczę, aż całe wszystko oczyścimy. Kto ty? Jak sobie jedzie? Jedź sobie swoją drogą. No i zobaczymy, co... Bardzo mnie ciekawi, jak w ogóle się gra skończy, jak to wszystko... Jak się skończy, jak... Czy znajdziemy tą jego żonę... Tak dalej, no nie wiem, zobaczymy. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobał. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Days Gone. Dzięki, cześć.